Pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych dotyczących funduszy unijnych z perspektywy 21-27 odbyło się w Suwałkach. Zjechali na nie nie tylko samorządowcy, ale także przedsiębiorcy i przedstawiciele NGO-sów. Środki finansowe z zakończonego już poprzedniego rozdania zostały na Suwalszczyźnie znakomicie wykorzystane, mówią marszałkowscy urzędnicy i popierają to danymi wskazującymi, że subregion suwalski zrealizował blisko 1200 różnorakich projektów, które wsparto prawie miliardem złotych. Całkowitą wartość zrealizowanych przedsięwzięć oszacowano na 1 400 000 000. W najbliższych latach pula środków będzie dzielona w nieco inny sposób niż dotychczas. Powstały bowiem zintegrowane inwestycje terytorialne, w których samorządy grodzkie połączyły siły z sąsiednimi gminami i razem będą tworzyły wspólne miejskie obszary funkcjonalne. Suwałki do współpracy zaprosiły gminę Suwałki, która otacza miasto. Będziemy realizowali inwestycje strategiczne, tak zwane ZIT-y, zintegrowane inwestycje terytorialne i tutaj przygotowujemy szereg zadań do realizacji. Mamy wydzieloną pulę środków finansowych na realizację ZIT-u, te 30 800 000 euro to jest pula przypadająca na nasz ZIT. Zdaniem włodarza Suwałk środków byłoby znacznie więcej, gdyby sposób obliczenia puli oparty był na wskaźniku ludnościowym, ale tak się nie stało. W programie, którego drzwi właśnie się otwierają, znajduje się 1 300 000 000 euro. O fundusze będą mogły się ubiegać wszystkie podlaskie samorządy i inne podmioty, na przykład sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Reprezentujący podlaskiego marszałka radny Paweł Wnukowski jest przeświadczony o tym, że niebawem unijne pieniądze trafią do Urzędu Marszałkowskiego i rozpocznie się ich dystrybucja. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, twierdzi, że pierwsze nabory ruszą jeszcze w bieżącym roku. Ze środków przydzielonych przez unijnych polityków cieszy się również opozycyjny radny Cezary Cieślukowski. Jednak do tej beczki miodu dorzuca również łyżkę dziegciu. Ja mam nadzieję, że nasz region nie pozostanie bez tych środków. Liczymy na olbrzymie środki rzędu 1 300 000 000 euro. No i wszystko byłoby dobrze, tylko na razie tych środków nie widać. Zgodnie z zapowiedziami powinny już ruszyć konkursy, powinny być pierwsze rozstrzygnięcia. Tymczasem mamy taką sytuację, że terminy rozstrzygnięcia konkursów są po raz kolejny przekładane. Chociażby ostatnio konkurs dla straży pożarnych na doposażenie w sprzęt, w samochody strażackie, no już po raz drugi, czy już o 2 miesiące został przełożony. Ja domyślam się, że to wynika z tej prostej przyczyny, że nikt nie ma pewności, czy środki europejskie do Polski wpłyną. Dlatego, że to nie zależy już tylko i wyłącznie od kontraktów zawartych między na przykład regionami a Komisją Europejską, a zależy generalnie od postawy polskiego rządu i tego, czego oczekuje Komisja Europejska, czyli zastosowania przywrócenia praworządności w Polsce. Ten argument wraca niczym bumerang i żadna z dotychczasowych dyskusji nie przyniosła politykom jednoznacznej odpowiedzi, czy i kiedy unijne wsparcie popłynie do Polski. Cieślukowski jednak ma swoją teorię. Jestem pełen obaw, ale też i pełen optymizmu, że jeżeli zmieni się rząd w Polsce, to szybko praworządność zostanie przywrócona i te środki wreszcie do naszego kraju trafią. A jeżeli rząd się nie zmieni, to co będzie? Nie mam pojęcia. Będzie źle w Polsce. Dlaczego? Bo nie będzie tych środków. Na takie argumenty odpowiada samorządowy kolega Cieślukowskiego, Paweł Wnukowski, wywodzący się z obozu rządzącego. Nikt nie robi łaski, że te pieniądze trafią. My jako przecież kraj wywiązujemy się ze swoich też postanowień, uczestniczymy w tej strukturze, a więc oczywiście te środki będą, bo są już zakontraktowane z Komisją Europejską, także jak najszybciej myślę, że tutaj już na nasz teren trafią. Ten spór lokalnych polityków mogą rozstrzygnąć wybory zaplanowane na 15 października.